dwie takie kolumny, na których cała ta instytucja, cała ta inicjatywa stoi, jest oparta. I teraz, jeżeli będzie dobra współpraca między jedną a drugą częścią, to, co codziennie dostajemy w kioskach, ma szansę być naprawdę dobre. Czytelników podnieśliśmy do rangi publicystyki. Przez to, że mają własną kolumnę, dajemy im duży udział w głosie i to czytelnicy wpływają na kształt naszego dziennika i odwrotnie, nasz dziennik wpływa na czytelników. To jest jednak inna reguła niż w gazetach, z którymi się najczęściej spotykamy. Te tak zwane mainstreamowe, określenia angielskie, więc jakoś już czujemy, że wolelibyśmy coś naszego, mimo że to wszyscy świetnie rozumiemy. Otóż generalnie gazety, zwłaszcza teraz przy tych trudnościach na rynku prasowym, działają w ten sposób, że starają się odgadnąć potrzeby czytelników i pod czytelnika wyprodukować, zrobić produkt. Produkt. To tak się nazywa fachowo. My naszego dziennika nigdy nie nazwiemy produktem, bo to jest żywa gazeta, to jest żywy organizm będący pomostem rozmowy między czytelnikami i między autorami, którzy chcieliby coś powiedzieć. I w naszym dziedzinie nie ma schlebiania czytelnikom, tak? Tak, można... oczywiście. To jest zupełnie inna konstrukcja. To jest współpraca. Ale też jest tak, że bardzo często ta aktywność czytelników i jakby współpraca czytelników z redakcją przejawia się chociażby nie tylko na stronie czytelników, ale czasami na pierwszej stronie, na tak zwanej czołówce, kiedy są informacje od czytelników, którzy są rozproszeni po terenie całej Polski, ale i za granicami. I Państwo korzystacie z tych informacji, oczywiście, które przychodzą listą. Oczywiście, gro tematów, które są nam sygnalizowane przez czytelników, one są analizowane przez redaktorów, przez dziennikarzy. I jest mnóstwo takich tematów, które później możemy widzieć w postaci artykułu, nawet na czołówce. Po prostu ludzie dzwonią, piszą z poważnymi problemami, z którymi się borykają na co dzień. To są konkretne, bardzo poważne problemy. To są bardzo konkretne problemy, bardzo konkretnych osób. I cieszy nas zawsze taka sytuacja, bo są też takie sytuacje, kiedy nasz artykuł może komuś bardzo konkretnie pomóc, bo też takie przypadki się zdarzają. Mamy przypadek pani Jadwigi z Torunia, która jest poważnie chora i odmówiono jej tak naprawdę pomocy lekarskiej. Badania, które miała mieć przeprowadzone, były odwlekane, a choroba postępowała. I po artykule okazało się, że nawet pani minister się zdrowia zainteresowała. To jest właśnie przykład tej czwartej władzy. W dobrym sensie. W dobrym sensie, w dobrym znaczeniu tego słowa. No i jednak okazuje się, że telefon jednego dziennikarza zrobi więcej niż cały pakiet poważnej dokumentacji medycznej. I cieszymy się zawsze, kiedy możemy w ten sposób pomóc konkretnej osobie. Ale jest to, przepraszam, jest to jednocześnie jakaś proteza tego, co powinna wypełniać władza publiczna czy instytucje publiczne. Jeżeli okazuje się, że to wskutek działania naszego dziennika, czy gazety, takiej gazety, coś się zaczyna dziać wobec pojedynczego człowieka, czy grupy osób, to znaczy, że problem nie tkwi w tym człowieku, czymś nieokreślonym, tylko w bardzo konkretnych miejscach. Minister, albo dyrektor, albo departament, oczywiście, albo szpital, albo jakaś instytucja samorządowa. To wszystko to są bardzo konkretne zjawiska. Proszę Państwa, porozmawiajmy jeszcze teraz o takim pewnym problemie, w którym myślę, że ten problem naszego dziennika dotyka, bo Pan Prezes wspomniał o tym nurcie, o tych pismach mainstreamowych. Natomiast nasz dziennik jakby jest poza tym nurtem, mimo że ma bardzo duże czytelnictwo, mimo że ma bardzo poważne tematy, jest sprawnie redagowany, ale jest poza. Zmiana szaty graficznej w Gazecie Ogólnopolskiej jest pewnym wydarzeniem na rynku medialnym. Są portale internetowe, które zajmują się właśnie tylko i wyłącznie życiem mediów, prasy. I te portale nie odnotowały. Jest na przykład taki portal Wirtualna Media, jest portal Press. I tam nie można było żadnej informacji znaleźć, że nasz dziennik, Gazeta Ogólnopolska, zmienił szatę graficzną. Natomiast są jakieś tam informacje typu, ja sobie wynotowałem, Pismo Zdrowie staje się kwartalnikiem, albo Ekspres Ilustrowany będzie miał jakiś tam dodatek, nie?
Być może nie ma tej informacji dlatego, że trzeba byłoby powiedzieć dobrze i napisać dobrze o naszym dzienniku. Natomiast co do podziału na media tak zwane mainstreamowe i poza, nie wiem, czy to jest podział dzisiaj rzeczywiście adekwatny do tej sytuacji, którą mamy, ponieważ ja myślę, że to jest nawet swego rodzaju taka zmowa milczenia, czy obawa przed przyznaniem, że nasz dziennik potrafi lepiej pewien temat podać, opisać, czy zaproponować ciekawsze tematy niż inne gazety. Naprawdę codziennie porównuję nasz dziennik ze wszystkimi dziennikami ogólnopolskimi. Naprawdę często zdarza się, bardzo często, że nasze materiały są po prostu lepsze. Ale w przeglądach prasy, które są robione w wielu radiostacjach, w telewizjach, teraz modne są telewizje śniadaniowe, nie można usłyszeć o tym, o artykułach naszego dziennika. Można usłyszeć, panie redaktorze, można, natomiast druga rzecz jest taka, że czasami to dobór tych materiałów z naszego dziennika jest dosyć przypadkowy, bo to nie są czasami najważniejsze rzeczy, czy materiały, czy informacje, które są akurat tego dnia publikowane na łamach naszego dziennika. To jest oczywiście też pytanie do osób, które tego przeglądu prasy i tego wyboru całego spektrum informacyjnego dokonują. Natomiast jest pewien mechanizm, który bardzo łatwo można zauważyć i zdiagnozować, mianowicie taki, że nasze informacje, które naszego dziennika, zaczynają w pewnym momencie funkcjonować dzień po, dwa dni po, albo nawet tego samego dnia. Bez powołania się na źródło. Zaczynają funkcjonować i żyć własnym życiem, bez odwołania się do naszego dziennika. No to jest oczywiście pytanie o rzetelność dziennikarską, o wiarygodność i o uczciwość innych portali, dzienników i tak dalej. No, ostatni przykład, no to namacalny i świeży, niedawny, dotyczący zniszczenia dowodu pana Tomasza Merty. No więc... Państwo opisaliście tę informację, ujawniliście tę informację. Tak, ta informacja nawet nie znalazła się w przeglądzie prasy Polskiej Agencji Prasowej, po czym kilka godzin później Polska Agencja Prasowa jednak podała tę informację po telefonie wykonanym do prokuratury, więc to wniesienie do nas gdzieś się znalazło na końcu tej informacji całej, ale no, więc jest pytanie, no jeżeli nie można było rano zauważyć istoty i powagi tego tematu, no a kilka godzin później jednak okazało się, że był to temat dnia. Jak w tej chwili wygląda sytuacja gazet, pism codziennych? Bo dla pism codziennych poważną konkurencją jest internet. Jak chcesz sobie z takim problemem poradzić, kiedy wiele osób czyta w internecie gazety i tutaj też jest ten problem, prawda, to widać w statystykach, gdzie Rzeczpospolitej rok do roku spadło czytelnictwo 15%, innym gazetom też. Jak sobie państwo radzicie z tym problemem? Spadki czytelnictwa gazet są zadziwiające, ale staje się oczywiste, jak popatrzymy, dlaczego to może się dziać. Otóż wszystko się zmienia. Zmienia się sposób odbierania rzeczywistości przez wszystkich, przez ludzi, przez nas. Jest internet, który jest medium bardzo ekspansywnym. Oczywiście u nas to wygląda jednak inaczej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie upadki gazet to jest rzecz masowa. Od kilku lat tam gazety padają jak muchy właściwie. Wszystko się przenosi do internetu. W Europie kultura czytelnictwa jest jednak na wyższym poziomie i ta tradycja jest dużo dłuższa niż w Stanach. Choć w Stanach media zawsze były bardzo nowoczesne. Natomiast pewien taki konserwatyzm europejski powoduje, że ludzie w Europie jeszcze czytają gazety. Jeszcze inaczej wygląda to w Azji. No, Afryka to jest zupełnie, zupełnie wyjątkowa historia. Natomiast w Polsce generalnie tradycje czytelnicze nie były zbyt duże w porównaniu na przykład do Niemiec. Ale już Śląsk na przykład ma dużo lepsze czytelnictwo. I tutaj, jeżeli znajdujemy się w sytuacji takiej, kiedy właściwie wszystko zaczyna obejmować internet, wszystko się przenosi do internetu, to jest bardzo trudno utrzymać gazetę. Widzimy po tych spadających słupkach,
wszystkich gazet w Polsce. Ponieważ nie zapisaliśmy się do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, jako właściwie jedyna gazeta ogólnopolska, więc mamy duży komfort, bo my wiemy, jak wyglądają nasze wyniki sprzedaży. Owszem, my tego nie zaniedbujemy, tego nie pomijamy. Natomiast nie jest tak, że wszyscy robią wiwisekcję nad wynikami sprzedaży naszego dziennika. My mamy dobre wyniki, ale chcemy mieć jeszcze lepsze. Natomiast internet dla nas jest bardzo ważny, dlatego że coraz więcej naszych czytelników sięga do treści naszego dziennika przez internet. Tym się znowu różnimy od gazet ogólnopolskich, że cała nasza treść bez wyjątku jest w internecie zamieszczana tego samego dnia. Nie ma limitów, nie ma kodów dostępu, nie ma wykupywanych treści. Natomiast prawdopodobnie z czasem to się powinno zmienić. Ale to ci, którzy korzystają, też powinni poczuć się w jakiś sposób odpowiedzialni za to, bo przecież taki tekst nie powstaje sam z siebie, prawda? Tak. I przychodzą takie maile od czytelników, którzy pytają, w jaki sposób mogą nam wynagrodzić to, że nie idą codziennie do kiosku i nie kupują. Mają świadomość, że my nie mamy tego przychodu, nie dostajemy tych pieniędzy, które pozwalają nam prowadzić tą działalność, to dzieło. I pytają, w jaki sposób mogą nam to wynagrodzić. To jest dość trudna sprawa z jednej strony, z drugiej strony jest bardzo prosta, bo no jest taka instytucja wśród naszych czytelników, jak przekazywanie egzemplarzy naszego dziennika dalej, następnemu. Z jednej strony to znowu trochę zaniża nasze czytelnictwo, ale z drugiej strony dużo więcej osób czyta nasz dziennik. To jest dla nas bardzo istotne. Jeden z medioznawców swego czasu powiedział, że z takim troszeczkę złośliwym komentarzu, ale powiedział, że siła rażenia naszego dziennika jest nieokreślona, bo właśnie ten mechanizm jest zastosowany w przypadku naszego dziennika, że tak, jedni drugim rzeczy podają, czytelnicy dwie podają. Dwie rzeczy. Tak. Po pierwsze, dlatego, że jest ten mechanizm. Drugie, że nie jesteśmy kontrolowani przez instytucje zewnętrzne. Na sam koniec jeszcze chciałem wrócić do tematu, który nasz dziennik jako moim zdaniem jedyne pismo z pism codziennych i tygodników bardzo obszernie i merytorycznie, to jest bardzo ważne, merytorycznie, bo obszernie można, ale nie zawsze merytorycznie informować o katastrofie smoleńskiej. Panie redaktor, dlaczego Państwo zdecydowaliście się na takie bardzo skrupulatne pilnowanie tego tematu, bo troszeczkę taką macie pieczę też nad prokuraturą? Odpowiedź jest bardzo prosta, panie redaktorze. I tutaj przywołam słowa, które czytałam swego czasu na oficjalnej stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W odpowiedzi na jakąś tam polemikę prasową pan prokurator napisał, że jest to najważniejsze śledztwo w historii polskiej prokuratury. I dlatego my tą sprawą się zajmujemy. Być może nie byłoby tego zobowiązania tak dużego, gdyby instytucje państwa wywiązywały się w tym zakresie tak, jak powinny się z tego wywiązywać. A w związku z tym, że obserwujemy pewną omnipotencję organów powołanych z urzędu do zajmowania się tego typu sprawami, to jakby nasza rola w tym momencie jest większa jako instytucji jednak zaufania publicznego, no bo taką rolę pełnią dziennikarze. My pytamy o to, o co powinni pytać urzędnicy państwowi, prokuratorzy i w pewnym sensie ich wyręczamy z tego. Ten temat smoleński spowodował, że nasz dziennik zdobył duży autorytet i uznanie wśród pilotów właśnie. Wśród pilotów też, ale też myślę, że z czego jesteśmy bardzo dumni i to jest też, mamy to cały czas na względzie, wśród rodzin ofiar. To jest dla nas wielkie zobowiązanie. Przede wszystkim. Proszę Państwa, musimy naszą rozmowę kończyć. O naszym dzienniku można byłoby jeszcze oczywiście w wielu kontekstach rozmawiać. Póki co zachęcamy wszystkich do czytania naszego dziennika. Państwu dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru była redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska, zastępca redaktora naczelnego naszego dziennika. Dziękuję bardzo. I prezes spółki SPES, spółki wydającej nasz dziennik, Marcin Nowina-Konopka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia w poniedziałek. Jutro jest niedziela, więc życzę dobrej niedzieli. Do zobaczenia z Panem Bogiem.